Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnej FIFA 13. Przywitaj się. Welcome. Jestem. Dzień dobry, cześć, cześć. Ze stanowiska komentatorskiego witają państwa Dariusz Szpakowski. Napierdalamy jak w Leipzig, kurwa! Właśnie. Poprzedni mecz 4-3, ludzie, proszę państwa, co tu się stało? Dwie bramki pierdolą Benzema. Moim zdaniem bramką meczu popisał się Ronaldo. Jezu, jaką petarę z odległości pierdolną. Ja nie pierdolą Götze, Royce, Błaszczykowski i Kel. Kel pierdolnął ostatnią bramkę, przez którą wygrałem. A moją przewagą utracono był debil, którego dałem na pierwszą połowę. Fabiano Cordelacci. Fabiano Ciotano, no niech mu będzie, kurde. Dobra, o kurwa, Polak! Polak! A znowu ten Grygowski! Grygorski. Ozil skacze ze szczęścia, że kurde zaszczeli petę. Leslie jest... może naprawiać kłopoty. Sprawiać dużo kłopotów, ale... Ale już zaczynamy. Kurwa, a krycie jest ustawione, bo zapomniałem. Ach, pewnie tak, przecież jak nie wychodzimy z, wiesz, z rozgrywki, to się zapisuje. Dobra, ty zaczynasz. Lidek sędziego, ruszyli na przed nami na 90 minut. Trzeba to zrobić. To jest mecz naprawdę już ważny. Gęcze. Jest, kurwa, bramka. Spalony, kurwa, jest. No. Wychwycił tego spalonego. Szczyciarzy. A sędzia, kurde, musiał Polak jeszcze Polak. Nie mają ustawionego krycia centralnie. No kiedy sobie nie krył. A on miał chyba. Nie, to Homez ma. Nie popełnię tego błędu. To wykorzysta. Za dobrze miałem. Dobra, piłka, kurwa. Teraz do kolegi. Dawaj, no piłka uciekła mu poza linię. Teraz zobaczymy, drogi. Jak ci Ronaldo w końcu znowu napieprzy. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Który taki przedki Royce? Jest. Ślizgiem próbuje? Błaszczykowski. Wziął tą piłkę na siebie. A teraz Czabiołzo. Kurde, komu ty podajesz? No, ty. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Kurde, co oni robią? Zmęczeni po poprzednim meczu. Hummels. Za dużo emocji było pewnie. Sven Bender. Zdążył w ostatniej chwili. Moi oblewali. Moi mogą być na katu, bo oblewali zwycięstwo z Realem. No właśnie. Więc to będzie też jakieś osłabienie, ale to tak sobie gadaliśmy. Świetne przejście i zatrzymanie dobrze zapowiadającej się akcji. Jeszcze tak knocić. Dobrze biegnie. Di Maria. Di Maria. Dośrodkuj. Zajebiste dośrodkowanie. W ostatniej chwili przejęli. Mogą kontratakować. I się była ładna kontra, ale nie udało się. Co kurwa, zakładamy jedną z przez serskiej na rynku. Dawaj na rynku. Dawaj na rynku. Nie, na prawej stronie wolny partner z drużyny. Lewandowski. Dobra, będzie twoje. Źle zagrana piłka i jest out dla przeciwnika. Kurwa. Lepszy jest niż kończyć ta świata na pierwsze 30 metrów. No właśnie. Kurde, zbolały! Piłka za bardzo poleciała. Udane przejęcie Realu Madryt. Ciebie. Dobrze, podaj to i lecisz sam. Niekoniecznie. Ale świetna pozycja! Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Niż dośrodkowanie. Jest. O to chodziło! Jest! Oj. Nie wiem, chwyciłem się za nogę i kurde, musiałem się wyklepić. Celowo to pewnie zrobił. Ryzykownie, ale udanie. Ładne podanie. Jest! Ej, słuchajcie, taki kawał trochę. Dlaczego ca ma kompleksy? Bo ma za mały knot. Subotić. Niach. Niuch. Lewandowski. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Ma wsparcie partnerów. Tu podanie. Oddaje piłkę koledze. Stracili piłkę. Typowo. Że przyjął i przejęli przeciwnicy. Próbuje teraz ślizgiem. Już blisko pola karnego. No strzela! Kurwa. Poszła! Uzil! Ezil! Czyli jednak się
ujawniło. Mówię o Ezilu, będzie o Ezilu. Zamknij ja. Przebij to. Zamknij ja. Mam swoje spojrzenie. Dobrze, zobaczymy pod koniec pierwszej połowy. Błaszczykowski. A taki byłeś dobry, kurde. Nie wiem, co się ze mną stało. I tak uważam, że dalej skina nie mam. Czy to dobra okazja. Piłka nie znajdzie drogi do broni, ale piłka w grze. No ty dole, jakby tam szczupaka pierdolną. To jest szok. Będzie strzelał. Nie Jezu, kurde. Ja pierdolę, ale jak... Wszystko obronił. Kurwa, moi sobie piłkę odbijają. Dribbler fantastycznie radzi sobie w sytuacjach 1 na 1. Z daleka! Sądził, że zrobił bramkę z tak daleka. Takie strzały to bramkarz może bronić z zamkniętymi oczami. Oj, nie dobrze really? To wygląda. Ten zawodnik really? Wyjdzie już dzisiaj na boisko. Oh, tak, to wygląda na bardzo poważny moment. Trener od razu musi dokonać zmiany. Nie tykaj. Będę. Czekaj, no i zajebiście, no. Sergio Ramos, LSO. LSO, no szkurde. Możesz na Pepe. Nie, na centralnie, on nie zejdzie. No to Pepe wchodzi, kurde. To Pepe też jest mocny. Ale wiesz, że on może załapać czerwoną, bo on jest strasznie brutalny. Bardzo agresywny. No to muszę uważać, żeby Pepe nie był brutalny. Chuj. Bo on na serio. Dobra, w 30 minucie mogłem sobie pozwolić na ten wypadek, ale jakby to była trzecia albo piąta, to już kurde bym zrejdżył. Dobra, szkoda wielka. Kontuzja zmusza trenera do wprowadzenia nowego zawodnika. Jebni Ezil, jebni! Kurde, nie jebni. Czy to wykorzysta? Jezu, co to było? Nie, ten przycisk nacisnął. Dobrze podał. Uderzenie, wybija piłka wciąż w polu. Ach, fantastycznie, z woleja. I tak by to było fail. Dobrze. Kurde, no, Sergio Ramos. Takie dobro Realu Madryt. Interesująco zapowiada się ta akcja. Jest szansa, ale pięknie uderza. Kurwa, od własnej bramki zaczną królewscy. Blender. Już nie mogę zapomnieć, jak dla niego mówię. Dobra, jeszcze raz proszę. No, ślizgiem próbuję odebrać piłkę. No to jest potwierdzenie jego fantastycznej techniki. Tak dokładnie zagrać piętą. No ładny przechwyt. Nie ma już szansy na gola. Jest szansa na kontratak. Ależ piękne wejście. A co znowu? Ślizgiem zamknął piłki w powietrzu. Zostawił obrońców w tle. Szansa! Brawa dla bramkarza. Przytomne zagranie. Znakomicie wyszedł i zażegnał niebezpieczeństwo. Niestety kolejny. Okazuje się zbyt poważny. A pisało jaki błąd. Ale nie, on zaraz może wejść sobie. Kurde, ledwie Pepe dodałem, a on już jakiś... Dobry przechwyt Cristiano Ronaldo. No, kurde, dobrze zablokował. Walczą tą piłkę. Czy to wykorzysta? A, za lekko. I tak by nie było. Pierdole, co się dzieje z Real Madryt? Kurde, apokalipsa na Lipsku. Kurwa, poprzedni mecz 4-0 to. Nieudana akcja. A co on robi? Kurde, Arbeloa. Blisko pole karne, może strzelać. Idealnie, żeś to zrobił. Ale znakomicie! Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę to była duża. Niedobrze! Kurde! Się zdecyduj, kurde! Nie wiem! Powinien dośrodkować. Podanie! Piękne uderzenie z woleja. Dobrze. Kurwa, czemu tam nikt nie był? Cristiano Ronaldo prosto podał. Do przeciwnika. Ej. O kurde! To było już chyba takie, że normalnie nawet byś kontuzję. No i szybko wykonali ten rzut wolny. A ładnie teraz ślizgiem próbuje. Czy to wykorzysta? Uderza! O, będę! I co kurwa? Kurde, blender! Zgadza się przytulił. No, się poruchali. O. Maryja, bo kurde, Borussia Dortmund. A, no nie! Kurwa, małpa schodzi! No przecież go dodałem chyba z 5 minut temu. Ej, co się dzieje z tym? O kurwa! Dobra, mam to w nosie.
O kurwa! O, jakie to piękne! O chuj! O chuj! A zaraz jeszcze tylko upewnę z tym kryciem, nie? Dobry, no przecież masz krycie, ja też mam krycie. Ale ja się wolałem pewnie, nie? Oj, no ja nie mogę! Piękne! Dlaczego pisało Ozil właśnie? Nie, leżał Ozil, a pisało Pepe. No, to jest najlepsze. Chyba by chcieli kurde w chuja zrobić. Mi Maria. Ja, dobra. Już dwie zmiany patrzą się jebać i możesz wykonać tylko jedną. To jest koniec połowy? Remis 1-1. Przed nami przerwa. Ale wiesz co jest najlepsze? Że dwóch pomocników pierdolnęło bramkę z nas. Może coś się zmieni w drugiej, ale obie grają ofensywnymi defensywnymi. Dobrze. Dobrze. Pokaż mi. Mamy tyle samo. Nie, ja mam mniej. Ja mam więcej celnych. Wow. Ale to dlatego, że u ciebie się inaczej kalkuluje, a tak naprawdę mamy tyle samo. No ale masz więcej. Mam więcej przejęć niż ty. Jeden fałszy u mnie. Dwie żółte, nie, dwie różne. Kontuzje dwie, no kurde, no. No i teraz ja to mogę jeszcze przegrać, bo kurde. Czuję się przy piłce. Nie wiem, no kurde. Więc widzisz, widziałem tam moich piłkarzy. Wspaniale przechwycił. Ej, odbiła się piłka od tego. Ty, słuchaj, najlepiej do nowego roga polecić ci? Nie, nie trzeba. Chwycił. I zapłacił jeszcze. Co kurwa odjebał? Oddali. Ale co to było? Sygnalizowali, nie w twoim stylu. Nie, po prostu złą stronę czy trzeba do tego. A teraz Xabi Alonso. Bardzo do podania. Wspaniała wrzutka. Bramka z górą. I tak to się dobra. Podał ją. Znakomicie ze skrzydła. Dośrodkował. Skutecznie przerwali tę akcję. Ślizgiem chce przerwać akcję. Kurde. Właśnie znam się z takiego. No i przejęli w ostatniej chwili. Było kurde. To przejęcie jest szansa na szybki atak. Dobra, łapko. Łapko lepiej. I rzucam. Co za debil. Niecelne podanie i będzie out. No, twoje. Ten mecz chyba będzie krótszy. No, jak nic nie wbijemy, to będzie. Okej, wezmę ten bramkę. Nie, lepsza będzie drugówka. Getze. On nie przepuszcza żadnej okazji do strzelania. Nie, bo odbiłam się. Real Madrid znowi grę. Od dupy strony. No od dupy strony mu się odbiło, no to jest prawda. No komu ty podajesz? Ale udanie. Atakuje ślizgiem. Blisko już do bramki. A teraz Xabi Alonso. No widzę, jest to. Nie umiem po prostu. Umiem tylko kurde, używam ich wtedy, kiedy nie trzeba. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Przecież jak ci szczeliłem pierwszą bramkę Benzemą, no to było właśnie z próby czy to wykorzysta? Podania prostopadłego. Piłka odebrana tuż pod bramką. To było ryzykowne. No trudno, ale zaryzykowałem. No świetnie go obrał. Przechwyt, ale nie opanował. No zobaczymy, co przyniesie ten ślizg. No błąd, strata. Kedira. Ale ładne techniczne zagranie. Troszkę za szybko mi się powiedziało. Arbelo. Brawo Kuba, kapitalnie czytał grę. Ale świetna pozycja! Jest okazja! Kurwa! I mamy remis. Lewy. Jeszcze lewy. Ale ostatni coraz ciszej, coraz... Kedira.
mało mnie słychać. A jak to cię mało słychać? No to mi nic nie mówię. Takie zagrania często kończą się utratą piłki. Dobrze, biegnij. Benzema, napraw swoją sytuację. Oj, za mocno. Podła, szkoda. Gdyby tak mocno nie podszedł pod tę piłkę. Po tamtym meczu to chyba musiał się zbabawić w tym meczu, że Piszczek teraz za mocno podjął. No wiesz, że potem ci co poszedł się tym składami lepiej góry. Ślizgiem próbuje? Za dużo musiał je odbić i źle. Zupełnie nieudanie i rywale rozpoczną od przodu załku. Ósma. Arbeloa. Benzema. Benzema, świetnie oszukał obrońcy. Sytuacji. Będzie strzelał. Byłoby niebezpiecznie, gdyby nie spróbował. Świetnie sforsował obronę przeciwnika. Sam strzał nie był tak dobry. Oddaje piłkę koledze. No i nie szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Dalej Błaszczykowski, zapierdalaj Kuba! Spójrzmy, Błaszczykowski przedziera się w pole karne. No, mój też. Kurwa, super! Ja pierdolę. Wtedy będzie zwycięstwo. Tylko kto go strzeli i kto wygra. Próbuje teraz ślizgiem. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Piłka w siatce. To chyba pieczętuje ich zwycięstwo. Ma do jednego. Masz jeszcze szansę na odrobić pięć minut. Środkiem grazie, bo jest wygraną. Końcowe momenty, rywale wyglądają na totalnie zaskoczonych i chyba przygnębionych obrotem spraw na boisku. Ale precyzyjnie posłał tę piłkę w dolny róg bramki. Błaszczykowski. No i mam... Poczekał arcyfę z decyzją, ale ostatecznie mamy już wolny. Kurde, no. Czyli mimo wszystko, że tak trafiła apokalipsa na tą drużynę, to i tak idzie dobrze. Kurwa, jaka prawda. Ech, nie wyszło. Jak ktoś następnym razem pójdę szalkerem. Od rzutu z autu. Skoro kurde idzie mi dobrze, Realem nie był atakowany, no i Madryt troszkę przedobrzył. Z piłką to jest poza nim. Słabszy mi też od rzutu z autu rozpoczną grę. Nie wiem. Błaszczykowski. Wiem przecież, dlatego jeszcze raz będziemy musieli przećwiczyć, chociaż już graliśmy. Wydałaby się wrzutka. Trzy mecze. Dobre dogranie. Jezu. Odbita piłka od zawodnika troszeczkę opuściła boisko. Mogą w angielskim stylu próbować dalekiego wrzutu w pole karne rywala. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. Pewnie jeszcze Ronaldo. Nie udało się rywalowi wykorzystać tej akcji do końca. Kapitalny przechwyt. Benzema. W ostatniej chwili przejęli. No nie. No dobra. To rezultat dzisiejszej konfrontacji. Było jak było. Zwycięstwo w meczu towarzyskim na pewno daje pewien komfort psychiczny. Mam nadzieję, że ta wygrana pozwoli zespołowi złapać wiatr w żagle. Ale sam wiesz, że poprzednim meczu do usłyszenia, do zobaczenia. To spotkanie komentowali Włodzimierz Szalanowicz i Dariusz Szpakowski. To, że nie pobiłeś mojego rekordu! Pamiętajcie, ojechałem Skorpia 6-0. Ja tego nie zapomnę, to jedyne mi poprawia humor. Poprzedni mecz i tak go ojechałem. Poza nagraniowymi i w nagraniowych wygrywam. Więc sorry, cześć i czołem. See ya. No dobra, to nie zapomnijcie ocenić i tak dalej. To jaki kolejny mecz planujemy? Ja typowo Borussią, bo nikim innym nie umiem grać. Właśnie. Się okazało, pamiętacie mecz Barcelona kontra... Nie. Ja tylko z skrzydłami umiem grać, a najlepiej to wychodzi właśnie... Mogę spróbować Barceloną zagrać. No w sumie, ale nie, bo oni są dobrze w środku, a akurat w środku najczęściej grać. To nie wiem, to Schalkerem, bo byśmy tak zaczęli zgadać o tym Schalkerze. No, może być. A mówiłeś, że te Schalkerzy to są ci przeciwnicy. Ale zresztą możesz grać nawet Barcą, bo to w sumie... Ale nie wiem, to zobaczymy. Albo Barca, może coś jeszcze innego, ale nie FC Porto.
Po tym, co ten Murzaj bramkarski zrobił, to ten jest... Ten bambus, nie? 6-0. Bambusik, kurde. Dopierdolić 6-0 to jest pa. No kurczę, proszę, trzeba być dziadem. Dobra. A zobaczmy jeszcze zawodnika meczu naszego. No, u ciebie jak zawsze bramkarz. A u ciebie Benzema. No, Benzema, no. I czemu kurwa przyniosłem bramkę? Ile? 9-6 mam. No właśnie, nie wiem czemu taka średnia. Kurde. A nie, Benzema chyba pierdolony. No i Ozil, ten, ale nie, ten najśmieszniejszy Bóg w napisie był, nie, leżał Ozil, Ozil, a kurde pisało Pepe. A pokazać, a nie, bo, a wiesz, że, Sahin jest na wypożyczeniu do Borussii, więc jeżeli się go da jako gracza, to nie, i on tutaj będzie pa, wszyscy mają żółte koszulki, nie? No. To jak pisze Sahin, jest jego twarz, to ma żółt, to ma białą koszulkę. Taka ciekawostka, a więc... Dobra. Ja się żegnam, miło, że oglądaliście. See ya. No, nara.